W tym odcinku będziemy mówić o tym, jak zbudować czujnik gazu propan-butan. Całe to urządzenie jest oparte o czujnik taki MQ2. Można go kupić na portalu AliExpress.com. Posiada on cztery wyprowadzenia. Jak widzimy, tutaj jest w obudowie taki sam. A co jest w obudowie? W obudowie znajduje się buzer, rezystor, który ogranicza napięcie do tego buzera. A tutaj po prawej mamy zaślecz już włączony do sieci o napięciu 7 albo 9 V. Tutaj jest kondensator. Tutaj mamy stabilizator napięcia 5 V L7805 na radiatorze. Jak to jest podłączone, to też widzimy, że ta górna nóżka jest plusem, niżej jest minus. A to w niebieskiej koszulce termokurczliwej to jest minus, który załącza buzer. Tak. I zobaczmy sobie, czy to zadziała. Mam tutaj zapalarkę z gazem. Naprawdę, myślę, że to jest naprawdę dużo lepsze niż gotowy czujnik czadu. No ponieważ to działa za każdym razem. Ten MQ2. Zobaczymy, czy będzie piszczeć. Uwaga, na chwilę nacisnę zapalarkę. O, już. Załączyło się. I chwilę piszczy. Tu się zaświeciła. Jak mogliście zobaczyć, zielona kontrolka jeszcze na dole. No, i wystarczy przy kuchence takie coś mieć, prawda, czy w kotłowni, przy piecu, jeżeli na przykład byśmy zapomnieli zakręcić, prawda, kurku od kuchenki, czy zamknąć drzwiczki od pieca, to na pewno taki czujnik jest bardzo dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o informowanie o takim zdarzeniu właśnie, ulatnianiu się dymu, czadu albo gazu propan-butan. To by było wszystko w tym odcinku i zapraszam do oglądania kolejnych.